Od kilku dni rośnie poziom rzek w naszym regionie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wezbraniem wody. Alerty obowiązują między innymi na południu kraju. Najgorsza sytuacja w Śląskiem jest na Brynicy, gdzie przekroczony jest stan alarmowy. W związku z opadami deszczu także Wodli i Zwarte przedarły się przez wał w powiecie kłobuckim. A to nie jedyne miejsce, gdzie jest problem. Fatima Orlińska. Intensywne opady deszczu wciąż zbierają żniwo. Od kilku dni w województwie śląskim służby walczą z żywiołem, usuwając skutki tego, co pozostawił po sobie deszcz. Od wtorku rano w ciągu doby straż pożarna w całym regionie odnotowała ponad 130 interwencji, a z każdą godziną w ciągu dzisiejszego dnia ich liczba rosła. Zdecydowana większość z nich związana była i jest z odpompowywaniem wody. Najwięcej pracy mieli strażacy w powiecie częstochowskim i będzińskim. Ze względu na aktualną sytuację meteorologiczną na terenie powiatu będzińskiego notowaliśmy ponad 50 interwencji związanych głównie z lokalnymi podtopieniami. Podtopienia dotyczyły głównie posesji, piwnic oraz jezdni. Ze względu na to, że przewidywane są kolejne opady, podnieśliśmy stany osobowe, aby skutecznie i szybko interweniować. Do większości podtopień dochodzi wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych, który w sposób naturalny wzrasta wraz z kolejnymi godzinami opadów. Są miejsca, gdzie wezbrane rzeki przerwały wały powodziowe, jak na przykład w Starokrzepicach w powiecie kłobuckim. Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego i trzeciego stopnia dla Śląskiego będą obowiązywały przez kilka najbliższych dni. Cały czas te wzrosty będą przewidywane na Śląsku. W tej chwili mamy przekroczone stany ostrzegawcze, stany alarmowe na niektórych wodowskazach i w ciągu najbliższych dni cały czas spodziewamy się tych opadów, które będą się również do tych dalszych wzrostów przyczyniać. Te wzrosty i te opady, które tak naprawdę, jeśli patrzymy na sumy tych opadów, one nie są jakieś bardzo wysokie. Ale tutaj należy pamiętać o tym, że tej wody w tej chwili jest bardzo dużo, retencja jest bardzo wypełniona, także nawet takie opady, które nam tutaj właśnie z tej perspektywy wydają się stosunkowo niewielkie, jeśli chodzi o ich ilość, one cały czas będą i mogą być groźne. I te opady mogą się pojawiać tak naprawdę do końca weekendu. Od poniedziałku troszeczkę może się to uspokoić. Sytuacji nie poprawia fakt, że poza opadami deszczu wciąż występuje odwilż, która lokalnie może dodatkowo podnosić poziom wód. Pozytywnym aspektem według prognoz może być zapowiedź ustania silnego wiatru, który odczuwalny jest od kilku dni. Poza opadami weekend może przynieść również wyższe temperatury. Sytuacja pogodowa odrobinę się ustabilizuje ze względu na to, że cyrkulacja zachodnia to jest okres porywistymi wiatrami, które mieliśmy styczność z nimi przez ostatnie kilka dni, się zakończy. Już w środowe popołudnie i to jest również w czwartkową noc i również początek piątkowej doby spodziewamy się okresu z opadami deszczu, przechodzących powoli w opad deszczu ze śniegiem. W Beskidzie Śląskim i w wyższych partiach gór opad ten w głównej mierze będzie w postaci śniegu. I tutaj chcieliśmy również zaznaczyć, że bazując na obecnych modelach numerycznych dostępnych ogólnie, również zauważamy, że weekend będzie pod oznaką dosyć już w miarę wysokich temperatur, w głównej mierze będą to temperatury powyżej 8, 9, nawet może i 10 stopni. Według specjalistów sytuacja w najbliższym tygodniu nie będzie jeszcze jednoznacznie unormowana. Dla miłośników zimowej aury pojawia się cień nadziei, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.